Jest bardzo źle, tak mówi o sytuacji Polaków mieszkających na Ukrainie Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Fundacja po raz kolejny zwraca się z prośbą do sądeczan o pomoc i wsparcie dla rodaków mieszkających na wschodzie. Sytuacja wygląda tam tak, że dzieci, które pochodzą z rodzin ubogich, z rodzin wielodzietnych, miały dożywianie albo w Katedrze Lwowskiej, albo w świetlicach środowiskowych. Teraz przez okres COVID-u nie miały nic. Brakowało im podstawowych środków czystości, podstawowych środków higieny osobistej, żywności, podstawowych rzeczy, żeby normalnie funkcjonować. Ja teraz jadąc, tydzień temu byłam na Ukrainie, jeżdżąc po wioskach, spotykając się z tymi ludźmi w domach, rozmawiając z nimi, widziałam, w jakich warunkach żyją. Widziałam różnicę tych dzieci 2 lata temu, 1,5 roku temu, a teraz. Dzieci są niedożywione, dzieci są blade, dzieci są osłabione po prostu z niedożywienia. Tym razem jest prośba o przynoszenie środków czystości i artykułów chemicznych. Kochani, bardzo proszę was o pomoc, bo bez was, jak zawsze, no nie da się nic zrobić. Potrzebne są środki czystości, potrzebne są środki higieny osobistej, więc szampony, żele, mydła, płyny do naczyń, proszki, wszystko co używamy na co dzień w domu. Bardzo potrzebne też są przybory szkolne, bo też nie wiemy, czy za chwileczkę sytuacja się nam nie zaostrzy i to nie będzie taka sytuacja, że pojedziemy ostatni raz. Więc jeśli ktoś z Państwa mógłby coś przekazać z przyborów szkolnych dla tych dzieci, będziemy niezmiernie wdzięczni. I witaminy. Witaminy, bo tam dzieciaki są w różnym wieku, więc jakieś takie podstawowe witaminy, nawet wipowity zwykłe dla dzieci. Dary można przynosić do Centrum Informacji Turystycznej mieszczącego się przy ulicy Szwedzkiej w Nowym Sączu. Zbiórka potrwa do 25 lipca. Chcieliśmy Państwa zaprosić do przynoszenia tych wszystkich darów, głównie chemii, o czym za chwilę Pani Iwona powie, do Centrum Informacji Turystycznej, z którego to Centrum Informacji Turystycznej te dary zostaną zabrane i zawiezione na Ukrainie. Taki oficjalny wyjazd będzie z płyty rynku. Z darami na Ukrainę pojadą motocykliści. Do przewozu zebranych rzeczy potrzebny jest jednak bus. Fundacja zwraca się z prośbą do firmy lub osób, które mogą zapewnić transport.